Ja tu mam ten temat astrologia i drzewa, ale się boję, strasznie się boję, że jak zacznę gadać, to państwo mi w ogóle przestaniecie dzwonić. I się biję teraz z myślami, co robić, czy opowiadać temat, czy nie. Na razie nie, bo się boję, że mi państwo przestaniecie dzwonić do mnie. Czekamy na telefon. Zobaczymy. Może jak zdążę, to jeszcze dzisiaj państwu poopowiadam tą astrologię i drzewa, a jeżeli nie, to w którymś programie marcowym sobie to zrobimy. Także spokojnie. Ja będę to miał na uwadze. Na razie czekam na kolejny telefon. Kto jest zainteresowany, kto tam nie śpi? I tak. Mamy już dzisiaj 10 marca. No dzisiaj podobno jest Dzień Mężczyzny. Nawet od pani Basi na fanpage'u dostałem życzenia z okazji Dnia Mężczyzny. Natomiast ja tam się nie koniecznie identyfikuję z takim świętem. Szczerze powiedziawszy, Dzień Mężczyzny. Ale oczywiście dziękuję za te życzenia. To jest miłe. To, że nie jest... Dzisiaj jest Dzień Mężczyzn, natomiast ja uważam, że nie powinno być tego święta, z tego względu, że dzień to jest zrobione na podobieństwo Dnia Kobiet. Dzień Kobiet niech jest, ale Dzień Mężczyzny, na co to jest komu potrzebne? No mężczyznom, no. Równouprawnienie. Nie, ja nie jestem fanem takich wymysłów dziwnych. Nie chciałbym, a na co mi kwiatek? Reżyser siebie pyta, czy nie chciałbym kwiatka dostać. Tak, kiedyś dostałem od recepcji w doniczce taki kwiatek tutaj na program. Natomiast słuchajcie, ten Dzień Mężczyzny, no jeżeli panowie chcecie, no to świętujcie ten Dzień Mężczyzny, no ale to też tak z umiarem, no bo ja podejrzewam, skoro to jest piątek dzisiaj, prawda, ten Dzień Mężczyzny, no to mogą być różne posiadówy z okazji Dnia Mężczyzny, no być może. Natomiast powiem tak, no Dzień Kobiet to ma swój urok, a ten Dzień Mężczyzny to jest taki wymysł niedawny. Ja uważam, że to takie jest, no. No nie wiem, czy tak to panowie strasznie szumnie obchodzą. To tak. Dzień mężczyzny. Mężczyzna jak chce, to codziennie może mieć swój dzień i taka jest prawda. Ile to roboty. Dobra, kto telefonuje do studia? W ogóle dzisiaj chyba większość ludzi śpi, bo i na fanpage'u mam ciszę. Nikt mi tu nic nie komentuje, nikt do mnie nie pisze na tym. Nawet nie mam kogo pozdrowić, słuchajcie. Ja myślałem, że ktoś do mnie napisze na fanpage'u Chriso Christian Lis, to chociaż kogoś pozdrowię. A tu, drodzy państwo, nawet nie mam żadnej wiadomości. Telefony milczą. Chyba śpiąca jest Polska dzisiaj w nocy. Tak z tego wynika. No i co zrobimy? Mi nie pozostaje nic innego, tylko się uśmiechać do was i mieć nadzieję, że jednak ktoś przekręci numer. Cichsza jak makiem zasiał, słuchajcie. Tu jakiś Michał się odzywa do mnie. Michał Bukalski, czy pozdrowie? No pozdrawiam serdecznie. I lubię to od razu. Kogo jeszcze pozdrowić, drodzy państwo? Kto chce? To można, wiecie, gdzie napisać. Zapraszam serdecznie tutaj do studia, dobrze? Jeżeli ktoś jest zainteresowany wróżbą, no to proszę zatelefonować do mnie. Numer macie państwo jak na tacy podany. 708 770 780. Kto tam? A, już się tu odzywają dziewczyny. Patrycja Ślęzak. Polska nie śpi, Patrycja z Wiktorią pozdrawiają. No to miło mi bardzo, dziękuję serdecznie Patrycji i Wiktorii. Klaudia Oleszek też chce być pozdrowiona, mieszka w Gdyni. Pozdrawiam Klaudię z Gdyni. No, jak widzicie państwo, jak się was wywoła do tablicy, to jednak się okazuje, że wychodzi szydło z worka i nie śpicie. Jolanta Kwoska. Pani Jola też nie śpi z Piekar Śląskich. Pozdrawiam pani Jolu. Piekary Śląskie, no to moje, można powiedzieć, rejony. Jakub Skor. Hejka, uwielbiam twój program. Polecam go znajomym. No to pozdrawiam cię, Jakub. Bardzo mi miło. Sylwia Zdończyk-Krzysztoszek. Ja nie śpi, super jest oglądać pana program i pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie pani Sylwio. No to, drodzy państwo, no to na internecie mi piszecie, a gdzie telefony? A gdzie telefony? Szybciutko, kto telefonuje? Kochani,
Kochani, kochani, kochani, kto do mnie tutaj numer przekręci? Pani Danusia Stadnicka pozdrawia mnie serdecznie. No to też pozdrawiam panią Danusię. Piszą mi ludzie na fanpage'u, a nikt nie dzwoni do studia. Proszę państwa, kto telefonuje? Tutaj Asia. Ale powiedziała, że mnie pozdrawia, a jej mam nie pozdrawiać. No to nie pozdrawiam. Drodzy państwo, no to już w ogóle hit. Mnie ktoś chce pozdrowić, ale sam nie chce ode mnie pozdrowić. No dobra. Szanowni państwo, czwarta dobija, a linia niczyja. Kto dzwoni do studia? Szybka decyzja. Bo czwarta tutaj zaraz mija, a tu linia niczyja. Wstyd na całą Polskę. Kto dzwoni? Tutaj mi Kuba pisze. Kolega Adam ci dzwonił do ciebie, pytał o Agatę i spełniła się wróżba od ciebie. Zerwała z nim. No to przykro mi, że się taka wróżba sprawdziła. No to co ja zrobię? No przykro mi, no ale karty prawdę pokazują. Pani Marta mnie pozdrawia z Chicago. Oj, to pozdrawiam serdecznie Chicago. Widzicie państwo, Polonia ogląda. No super, Polonia z Chicago. No ale oni tam mają super w Chicago. Pozdrawiam pani Marto, no bo tam teraz jest, zdaje się, 7 godzin wstecz, prawda? Czyli pani Marta ma teraz, którą to godzinę? 21. No to luksus oglądać o 21 program, a nie o 4 nad ranem. Nie, proszę państwa, czy w ogóle ktoś jest przed telewizorem w Polsce? Kto chciałby zadzwonić? Bo w Chicago mam Wickę. Oczywiście zawsze pamiętajcie, że możecie mnie tam znaleźć na fanpage'u, polubić i wtedy jesteście zawsze państwo na bieżąco. Dowiadujecie się, kiedy jestem z wami, na jakiej antenie. Ja wam to w różności na tego fanpage'a wstawiam. Czasami jakieś piosenki, czasami jakieś cytaty. Czasami państwu tam wstawiam okolicznościowe takie sprawy związane z danym dniem, prawda? Tak jak na Dzień Kobiet życzenia na przykład składałem. Drodzy państwo, zapraszam. Chris o Christian Lis można znaleźć, polubić i wtedy jesteście na bieżąco zawsze ze mną. A na razie mamy połączenie, co mnie bardzo cieszy. Witam na antenie. Kryso, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Witam serdecznie, proszę imię. Ja rozmawiam z panem Krysem? No tak, witam panią w programie, proszę imię. Bardzo się cieszę, że dozwoniłam się do pana. Moje imię Halina. Tak, pani Halino, data urodzenia. Ale to nie pan Kryso. Ale to ja jestem, pani Halino. Wszyscy panią teraz słyszą, także jest pani na pewno w programie. Proszę, datę urodzenia. Dobrze. 29.11.1950. Tak, proszę bardzo. Jakie ma pani pytanie? Pani Halinko, na przyszłość trzeba zadbać o zasięg. Bo najprawdopodobniej pani stanęła w złym polu i urwało nam połączenie. Po prostu. Trzeba zadbać o zasięg. Pani Halinko, ja wyłożę 3 karty, tak ogólnie dla pani. Nie wiem, jakie ma pani pytanie, ale nie chcę tak panią zostawić z niczym, skoro już pani trafiła do studia. Natomiast jeżeli by chciała pani o coś konkretnie się dowiedzieć, proszę zadzwonić do studia i ponownie i zadać pytanie konkretne. Pani Halinko, urodzona 29 listopada 50. Ja wyłożę 3 karty z przełożenia, zobaczymy, co jest dla pani ogólnie. Oj, czymś się pani martwi. Tu jakieś zmartwienia mi się pokazują. Tutaj kobieta wywołała jakieś nerwy przy pani. Pani Halinko, no z 4 miesiące jeszcze to potrwa. Ta nerwowa sytuacja. A potem już jest lepiej, pani Halinko. 4 miesiące jeszcze, proszę się uzbroić w cierpliwość. Nie będą łatwe miesiące przed panią. Może być trochę tak pod górkę, pani Halinko, bo tutaj karty są ciężkie. Natomiast jest jednocześnie informacja, że od okresu lipca zdecydowanie lepiej. Jest poprawa w pani życiu, taki punkt zwrotny. Też widać przy pani, że będzie poprawa zdrowotna od lipca. Także te najbliższe 4 miesiące, pani Halinko, to jest taki okres pod tytułem każda żmija kiedyś mija, tak? Czyli jak to minie, to 4 miesiące, to ta żmija życiowa już pani przeleci. Każda żmija kiedyś mija, pani Halino. Z tym nastawieniem proszę być. Dziękuję serdecznie. Kto następny? Mamy kogoś. Witam na antenie Krysa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę imię. Katarzyna. Witam pani Kasiu. Data urodzenia.
9 czerwiec 77. Tak, proszę bardzo, jakie jest pytanie? Chciałam się zapytać, czy poprawią się u mnie finanse i czy znajdę sobie kogoś do związku. Dobra. Można się rozłączyć, pani Kasiu, i słuchać mnie teraz w telewizji. Już patrzymy. Czy poprawią się finanse i czy będzie ktoś do związku? Pani Katarzyna, 9 czerwca 77. Najpierw sprawdzamy finanse. Czy się poprawią finanse? Pani Kasiu, jeżeli pani się zdecyduje na zmianę miejsca pracy, tak karty pokazują zdecydowanie. W tym miejscu pracy, w którym jest pani obecnie, to więcej pani nie wyciśnie z tego obecnego położenia, tak? Tak mówią karty, więc dobrze by było, szczerze powiedziawszy, na przełomie sierpnia-września. Wtedy jest warto podjąć zmiany, dlatego że do tego czasu mogłaby pani natrafiać na oferty, które byłyby tylko z pozoru atrakcyjne, a tak de facto nie dawałyby pani dalekosiężnej poprawy finansowej czy też sensownej umowy, tak? Tak więc ja bym pani radził, patrząc te karty, żeby tak do sierpnia, września zostać w tym miejscu, w którym jest pani obecnie. No raczej tam lepiej finansowo nie będzie, ale ma pani przynajmniej pewne, że pani nie straci płynności finansowej, że po prostu pani zostałaby na lodzie z niczym. Także zostać w tym miejscu, ale pani Kasiu, na przełomie sierpnia, września dobrze by było zmienić pracę. Wtedy do pani dojdzie informacja o fajnym miejscu i tam jest pani lepiej po prostu wynagradzana. W tym miejscu pracy. I to nawet bym powiedział dwukrotnie lepiej. Zarobienie podobnych rzeczy. Tak mówią karty. W związku z czym ta perspektywa jest obiecująca. Patrzymy teraz, czy się pojawi ktoś do związku. Pani Katarzyna, 9 czerwca 77. Czy ktoś do związku? A co pani taka wybredna, pani Kasiu? Strasznie wybredna jest pani, pani Kasienka. Pani to tak nie chce byle kogo, no z jednej strony racja. Oczywiście, że kobieta musi mieć swoją wartość i byle, wiecie państwo, czym, to się nie należy zadowalać jakimiś półśrodkami, atrapami czy ochłapami miłości, które czasem od kogoś możemy otrzymać. A pani ma takie doświadczenia, pani Kasiu, z przeszłości, że była pani traktowana może nie tyle przedmiotowo, ile nie dawano pani tego pełni zaangażowania, tak, w uczuciach. I stąd pani poszukuje kogoś faktycznie konkretnego, zdecydowanego, takiego przygotowanego na związek sensowny. Nie powiem pani tak, osoba do związku takiego na pani zasadach, na pani warunkach, pani Kasiu, a zaznacza mi się w trzecim kwartale roku. Trzeci kwartał roku, czyli będą to miesiące czerwiec, lipiec, sierpień. Przepraszam, lipiec, sierpień, wrzesień, tak? No bo to mamy trzeci kwartał. Lipiec, sierpień, wrzesień. Czyli w tych miesiącach letnich, pani Kasiu, pozna pani nowego mężczyznę i który będzie naprawdę sensownie podchodzący do relacji. Rycerz denarów. Może być poznanie pani Kasiu w tym miejscu nowym pracy. Tak? Bo rycerz denarów to jest zawsze człowiek związany z pracą, związany z miejscem, z którego są pieniądze, tak? Czyli pani Kasiu, to nam logicznie wszystko się pokrywa, bo skoro pani na przełomie sierpnia, września może zmienić pracę korzystnie, to mi też na trzeci kwartał roku wychodzi taki dobry partner dla pani, poznany w miejscu pracy. Czyli wtedy, pani Kasiu, tak. Na razie, pani Kasiu, ja bym pani radził nie szukać na siłę. Bo wiecie państwo, miłość i jeszcze jedna rzecz przychodzą z nienacka. I tego się nie zaplanuje. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję. Kto następny? Nadajemy tempo. Rafał, jak ktoś dzwoni, od razu łącz, bo to naprawdę chciałbym, żeby było tempo. Kto telefonuje? Szybciutko. Spróbujmy tak, bo jeżeli wiesz, zrobimy szybsze tempo, to ludzie się zachęcą. Szybciutko, proszę państwa, będziemy łączyć. Kto dzwoni? Gwiazdka 741174. Będziemy łączyć. No już kolejny telefon. Szybciutko. Słyszę, że tam Rafał klika, no chce kogoś złapać tutaj na antenę, a zaś pewnie nie ma chętnego. No ja proszę państwa, kto wybiera numer? Szybciutko. Będziemy łączyć od razu, bo wiecie państwo, jak jest taka godzina, to raz wystarczy wybrać numer do studia i to już będzie, tak wiecie, w dziesiątkę tu do mnie. Kto telefonuje? Jakie macie państwo sprawy, jakie macie pytania? Ja bardzo chętnie tutaj odpowiem. No czekam, czekam i zapraszam.
No, tutaj na tym fanpage'u teraz to się dzieje, jak ja powiedziałem o tym fanpage'u. Pozdrawiam niecały Żyrardów, tutaj do mnie napisał Kuba. No, pozdrawiam serdecznie Żyrardów. Wiem, Kasiu, że miał być wykład o drzewach, ale ten wykład o drzewach to chyba sobie przejdzie siebie na inny program, dlatego że jak ja tu zacznę wykład o drzewach robić, to ludzie przestaną do mnie dzwonić. A jak ludzie do mnie przestaną dzwonić, to mnie Polsat wyrzuci z pracy, z tego programu. Proste, proste, tak? Także przepraszam państwa, ale ja też chcę póki co się pojawiać przed wami w programie, tak? No prosta sprawa. A co zrobimy? No ja jestem w pracy. No, kto telefonuje? Chociaż może by mnie tak nie wyrzucili stąd szybko. Ambicje mam różne, proszę państwa. Ja mam nadzieję, że tajemnice losu to nie jedyne miejsce, w którym się będziemy widzieć. I tak już się teraz widuję z niektórymi widzami na innych antenach, tak, w innych okolicznościach zupełnie. Zupełnie robimy tam inne rzeczy, bo tam, no nie mogę mówić co i tak dalej, ale całkowicie inne sprawy tam się odbywają, związane z pieniędzmi. Natomiast, drodzy państwo, no co zrobimy? Trzeba być zadowolonym z tego, co jest, a trzeba mieć ambicje na przyszłość różne. Kto telefonuje do studia? Kochani, bo naprawdę ja muszę usłyszeć telefon. Proszę państwa. Proszę państwa, radne ptaszki. Kto tam się obudził tak wcześnie w piątek? Kto by chciał tutaj do mnie przedzwonić? Mała wróżba przy piątku jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Witam na antenie, Kryso, dzień dobry. Halo, rzeczywiście Kryso? No rzeczywiście, witam serdecznie, proszę imię. Co się cieszę. Ja również. Zofia. Tak? 12 marca. 54 rocznik. 12 marca pani jest, pani Zosiu? Tak. To tak jak moja babcia. Moja babcia też jest 12 marca. Ale inny rocznik. Pani Zosiu, proszę bardzo, jakie ma pani pytanie? A tak na każdy temat. A tak ogólnie, dobra, nie ma sprawy. Zobaczymy pani Zosiu na każdy temat. Można się rozłączyć, słuchać w telewizji. Za niedługo urodziny, w niedzielę pani Zosia ma. Już teraz składam najserdeczniejsze życzenia dla pani na urodziny. I patrzymy na każdy temat. Pani Zosia, 12 marca, 54. Pani ma dwie trójki z dnia, pani, dwie trójki w dacie, pani Zosiu, bo jest pani 12 i ma pani 3, prawda? Jeżeli ma pani dwie trójki w dacie, pani Zosiu, zgubiła pani metrykę. Nie wygląda pani na swój wiek, wygląda pani młodo, wygląda pani na pewno na dużo młodszą, aniżeli wskazywałyby pani lata, tak? Nie wypominam pani wieku, absolutnie nie w tym rzecz, ale powinna pani... Tak z odwagą patrzeć na swoje odbicie w lustrze i absolutnie się nie przejmować upływającym czasem, ponieważ dla pani czas się zatrzymał. To widać w dacie. Natomiast patrzymy na każdy temat. Zosia, 12 marca, 54. No tak, pani Zosiu, karty zaznaczają, że należy się przede wszystkim troszeczkę bardziej przyglądać osobom, które są w pani otoczeniu. Mam wrażenie, że jedna z kobiet z pani bliskiego otoczenia niespecjalnie jest szczera, a może mieć nawet tendencję do tego, że tak pani doradza troszkę niekorzystnie. Ta kobieta, o którą chodzi, to jest kobieta naturalny kolor włosów blond i ona się najprawdopodobniej obecnie to ona jest już z racji wieku, no są te włosy siwe, ale te dokładne karty pokazują, że ona się może farbować. Po prostu się farbuje na jakiś tam taki coś z blondem, może to być jasny brąz, coś takiego. Ona jest, pani Zosiu, taka, na którą należy uważać, ta kobieta. Niedaleko mieszka, raczej jej za dużo nie mówić, ponieważ może plotkować, może obgadywać, a po co, prawda? Więc raczej ją troszeczkę tak odsunąć ze swojego otoczenia. I to jeszcze w tym miesiącu. Następnie, pani Zosiu, karty zaznaczają, żeby skupiła się pani troszkę bardziej na układzie krążenia. Przebadać sobie cholesterol, sprawdzić, jak wygląda poziom ciśnienia, czy nie jest zbyt podskakujące to ciśnienie, czy nie ma tendencji do tego, że na przykład u pani niewiele potrzeba, jakiś drobny stres, nerwy, a już od razu ciśnienie w znacznym stopniu się podnosi. Jeżeli
Tak jest. Należy starać się pamiętać o regularności w stosowaniu leków na ciśnienie, tak, żeby to stabilizować. To też jest tutaj zaznaczone. Mogą się te problemy nawarstwiać w okresie czerwca-lipca, tak, kiedy też temperatura jest wyższa, kiedy są te upały. Osoby mające problem z ciśnieniem mogą mieć wtedy utrudniony czas, także dlatego tak to wychodzi. Pani Zosiu, karty pokazują, że finansowo może być pani spokojna, naprawdę. Finanse przy pani są w 100% dobre. Powiem pani więcej, ma pani szansę, pani Zosiu, w sierpniu tego roku stoi mi tu koło fortuny przy asie mieczy. As mieczy, pani Zosiu, warto by było skreślić sama numery w sierpniu i spróbować wtedy tymi skreślonymi numerami zagrać. Dlatego, że to jest pierwsza dekada sierpnia, między 1 a 10 sierpnia. Proszę sama skreślić numery, zagrać. Może pani fajną nagrodę wygrać w grze losowej. Warto by było z tego skorzystać. Pierwsza dekada sierpnia. Natomiast pani Zosiu, karty mnie też tutaj informują, że będzie pani miała coś w domu robione, jakiś remont, coś będzie pani sobie tam dodatkowo kupować do domu, ale to już na jesień. I będzie pani bardzo zadowolona z tego. Niewykluczone, że pani dzięki tej jakiejś, prawda, wygranej od losu, jakiejś takiej sumy, którą pani będzie w stanie od losu dostać, sfinansuje sobie pani coś, na co pani czeka. Jakieś takie właśnie wyremontowanie czegoś, czy zakup nowych mebli do domu. Coś takiego się zaznacza na jesień. Serdecznie panią pozdrawiam, pani Zosiu, dziękuję za telefon. Kto następny? Proszę państwa, bardzo szczegółowe karty. Kto chce się dowiedzieć z takich szczegółowych kart? Już czekamy, już zapraszamy. No i tak, drodzy widzowie, tak to z wami jest. Sebastian, pozdrawiam serdecznie i proszę o pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie Sebastian. A Klaudia pyta, gdzie takiego drugiego znajdą jak Chrisa? Znaczy ja powiem państwu tak, oczywiście, że ambicje mam różne, ja nie tylko chciałbym się państwu kojarzyć z tym, że jak karty kładę, to jest jeden z moich głównych celów, jaki mi przyświeca, bo nie chciałbym być kojarzony tylko z wróżeniem widowni. I dlatego też prowadzę inne programy w telewizjach innych, tak? Niezwiązane z ezoteryką. Dlatego, że ja mam skończone studia dziennikarskie i też wiecie państwo, to, że się interesuje kartami, to jest jedno, ale ja nie wyobrażam sobie całe życie tylko i wyłącznie kłaść karty, no bo to słuchajcie, no wiadomo, że karty można traktować jako hobby, jako zainteresowanie, ale jako jedyną pracę, z której człowiek miałby się utrzymać, z której człowiek miałby czerpać wyłączną satysfakcję, jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne. Ja mam też inne zainteresowania i też no po prostu nie tylko są to karty. Natomiast to, co jest ważne i to, co muszę państwu powiedzieć, to jest to, że mnie by było naprawdę strasznie szkoda zostawić ten program Tajemnice Losu, bo taką swobodę formuły, jaką dają Tajemnice Losu, jeżeli chodzi o to, co ja państwu mówię, jak program wygląda, jaki jest przebieg programu, jeżeli chodzi z mojej perspektywy, że ja tutaj mam naprawdę wolną Amerykankę i tutaj bardzo wiele zależy ode mnie, no można powiedzieć kształt programu, to co państwo widzicie oglądając ten program, ja się nie boję powiedzieć, że to jest program autorski. Ja się nie boję tak nawet sformułować tego, bo to, co ja tutaj mówię, drodzy państwo, to jest wszystko autorskie. To, co ja przygotowuję, sam przygotowuję tematy. To, co ja państwu mówię, ja to mówię z głowy na temat kart, na temat tutaj wszystkiego. To jest autorskie. I ja jestem przekonany, że jeżeli bym kiedykolwiek, wiecie państwo, na przykład no już powiedział wam, że jestem z wami po raz ostatni w tym programie już, na przykład, tak, to ja nigdy w życiu takiej swobody w żadnym innym programie nie otrzymam. Jaką mam tu? No nie otrzymam, no nie ma opcji. Bo choćby człowiek prowadził inny program, zawsze formuła jest dużo bardziej ścisła. Rozumiecie, o co chodzi? Zawsze jest bardziej narzucona. A tutaj to można sobie zrobić czasami wolną Amerykankę totalnie. Zwłaszcza, że wiecie państwo, że ja czasem robię takie programy antykomercyjne, gdzie ja prawie w ogóle nawet nie mówię państwu numerów telefonów, a tutaj opowiadam wam. A i tak państwo ładnie dzwonicie wtedy. Natomiast dzisiaj jest taki program, że muszę tutaj państwa zaprosić, więc kto telefonuje? Szybciutko. Kto jest chętny? Drodzy widzowie, nie zostawiajcie mnie samego tutaj nad ranem. Co wy państwo, gonicie po innych kanałach? Szybciutko tu wracać na Polsat. Kto wybiera numer? Nie gonić tam na inne kanały. Szybciutko tu wracamy na Polsat. Kto telefonuje?
Może państwo cykacie pilotem? Może teraz tutaj do nas dołączyłeś? Zostań. Oglądaj. Kto dzwoni? Nie ma co cykać pilotem, drodzy widzowie, nic nie leci na innych kanałach o tej porze. No nie ma co cykać. Tu jest na żywo program, trzeba oglądać. A najlepiej, jakby ktoś zadzwonił. No proszę państwa, śmiało, śmiało. Bo czasu mało. Pani Beatka. Pozdrawiam serdecznie i czekam na pozdrowienia na antenie. Oglądam od początku. No Matko Święta Beatko, jak ty wytrzymałaś oglądać od początku? No pozdrawiam, naprawdę, podziwiam. Jeżeli ktoś wytrzymuje ze mną od początku programu, to to jest naprawdę... Naprawdę godne podziwu. Szapoba. Te komentarze, które ja czytam, drodzy państwo, są z mojego fanpage'a Chriso Christian Liz. Można mnie znaleźć, polubić, oczywiście nie ma problemu. Natomiast przede wszystkim jestem tutaj od odbierania telefonów. Jeszcze mamy pół godzinki czasu antenowego. Kto się chciałby dowiedzieć o swoją przyszłość? Może wy się w ogóle tak zastanawiacie, czemu ja tu siedzę z tymi kartami? Czy ja faktycznie znam się na tych kartach, czy ja to faktycznie potrafię? No drodzy państwo, oczywiście, że stali widzowie, no to wiedzą, że no, znam się na tym, co robię, tak? I od małego dziecka interesowałem się kartami. Każdy ma jakieś tam swoje zainteresowania. Niektórzy się tam interesują piłką nożną, niektórzy się interesują grami komputerowymi w takim młodym wieku, tak? Owszem, ja też grałem na komputerze jako chłopiec. To nie było tak, że ja tylko karty kładłem od dzieciństwa. Natomiast jakoś tak mając tam, nie wiem, 12-13 lat, zainteresowałem się tym. Po prostu się tym zainteresowałem. Duży wpływ miała też na to jedna z moich nauczycielek, która mnie uczyła chemii i z którą właśnie też liczne tematy ezoteryczne poruszałem. I ona tak zainteresowała mnie tym, również moja babcia też jak najbardziej zainteresowała mnie tematem kart. No i powiem państwu, jakoś tak to samo przyszło. I ja zawsze się też takimi horoskopami, planetami, a zodiakiem, to było dla mnie takie no ciekawe, interesujące. No i z początku jak miałem karty, no to wróżyłem albo znajomym takim, albo rodzinie. Nie od razu wróżyłem obcym ludziom. Nie idzie tak od razu, wiecie państwo, wyjść do ludzi z tym, no bo ja też z początku jak zaczynałem i no takie pierwsze kroki, to tak jak mówię, no jak miałem 12-13 lat stawiałem z kartami, to ja nie wiedziałem, czy mi się to sprawdza, czy mi się to nie sprawdza, prawda? Więc musiałem dopiero, czy sam na sobie sprawdzić, prawda? No bo jednak nie każdy ma rękę do kart. Natomiast ja potem widziałem, byłem zaskoczony, że mi się to faktycznie no, realizuje, to co ja widzę w kartach. I w moim przypadku, i w przypadku właśnie osób, czy to z rodziny, czy to znajomych. No więc dopiero mając tam chyba 15 czy 16 lat, zacząłem wróżyć w internecie. Tak, w internecie i to wtedy jeszcze zupełnie bezpłatnie wróżyłem, bo chciałem mieć możliwość powróżyć obcym osobom, tak aby skonfrontować, czy to co mi wyjdzie w kartach sprawdzi się im. I też otrzymywałem sygnały, że się sprawdza. Tak? No i dopiero potem się pojawiły portale internetowe, takie, w których się po prostu logowałem na te portale internetowe i ludzie mogli do mnie wysyłać SMS-y, dzwonić, podczas gdy ja te połączenia odbierałem w domu. I ja też, no tam dziesiątki tysięcy tych połączeń odebrałem. Potem były programy w internecie, programy na żywo ezoteryczne, które prowadziłem na żywo przez internet. I te programy się zaczęły w roku 2012 już pod koniec, także to około już 4 lata z hakiem wstecz, jak zacząłem takie pierwsze programy prowadzić na żywo, a dopiero potem telewizja. I to też nie na samym początku Polsat, bo na samym początku kanał należący do grupy Polsat TV6. Bo kiedyś, drodzy państwo, na antenie TV6, może macie państwo szósty kanał, szóstka, to tam leciał szósty zmysł. I ja tam miałem pierwsze programy ezoteryczne i dopiero potem prowadziłem Tajemnice Losu. To bardzo długa droga. To nie jest tak, że ja sobie tutaj siadłem, o, i jestem. To wcale nie tak, kochani.
Także, no, nie chciałbym. Reżyser mówi zwieńczenie Hammery. No, natomiast Tajemnicę Losu prowadzę od 2014 roku, także to już trochę czasu też minęło już. I trochę się z niektórymi widzami poznałem od tamtego czasu. To znaczy, tak, wiecie państwo, no przez ten ekran, tak? To jest niesamowicie miłe i też niesamowita uroda takiego programu, kiedy naprawdę ma się te widownie, bo ja tutaj mogę pokazać swój koloryt. Ja nie jestem tylko gadającą głową w telewizji, tylko jestem sobą, przynajmniej się staram być sobą w tym programie. I to jest niesamowite, bo naprawdę, wierzcie mi państwo, trudno znaleźć drugą taką audycję telewizyjną, w której tak wiele zależy od osoby prowadzącej. Naprawdę to jest ewenement. Jeżeli zwłaszcza to trwa tyle czasu, na przykład dzisiaj rozpoczynaliśmy o 1:45, jest teraz godzina 4:20, no to zobaczcie, ile czasu już tu do was gadam. I cały czas na żywo. Dobrze, kto telefonuje? Szybciutko. Kochani. Pani Beatka Skiżewska, poprosi z nazwiskiem, żeby była pozdrowiona. Pani Beatko Skiżewska, pozdrawiam panią serdecznie. Pan Arek pisze, że pozdrawia, też jest w pracy na notce i ogląda. No to pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają mnie z pracy. A tutaj Dominika. Też cię oglądam od początku, po pierwszej w nocy do teraz. Dziękuję serdecznie, pani Dominika. Kto to... witam serdecznie na antenie Krysa. Dobry wieczór albo dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę imię. Teresa. Witam pani Teresko. Pani Teresko, już pani wstała? Tak, już dawno. To o której, jeśli można spytać? No, już kawałek. Już kawałek, pani Teresko. No to miło mi, że ogląda pani Polsat. Proszę bardzo, data urodzenia. 3/10/55. Tak. Jakie ma pani pytanie do kart? Właśnie mam pytanie, ponieważ chodzę na kurs prawa jazdy. No o. I obecnie przygotowuję się do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i chciałam się dowiedzieć, kiedy by był najlepszy moment, żeby zdać. Teoretyczny? Tak. Dobrze, dobrze, pani Tereska. Zobaczymy, kiedy ten teoretyczny. A chce pani się dowiedzieć, za którym razem pani zda praktykę? No właśnie, właśnie, też bym chciała. No właśnie, tak czuję, że też by pani chciała, więc to też będzie drugim pytaniem. Dobra, to pani Teresko, można się rozłączyć. Sprawdzimy, kiedy jest najlepiej zdać ten teoretyczny, a potem jak to będzie już potem z praktyką. Dobra, zaczniemy. Pani Tereska, 3/10/55. Kiedy by było najlepiej się umówić na ten teoretyczny egzamin? No pani jeszcze trochę braków ma, pani Teresko, jeszcze się trzeba douczyć. Teraz ta teoria jest dosyć wymagająca, z tego co tak słyszałem. Pani Teresko, szczerze powiedziawszy, tak za 5 tygodni od chwili teraz zadania pytania byłoby najlepiej, bo wtedy pani zda ten egzamin, czyli jeszcze ten czas, no przynajmniej miesiąc, proszę odczekać jeszcze. To jeszcze trzeba się douczyć, pani Teresko. Bo to szkoda, wie pani, bo pani jest taka, że mogłaby się pani zniechęcić, jakby pani to nie zdała. Miesiąc, 5 tygodni, jeśli chodzi o ten teoretyczny. I zda pani jak najbardziej. A co z tą praktyką, pani Teresko? No, trochę to zajmie. Ale nie będzie tak źle. Pani Teresko, nawet nie będzie do 3 razy sztuka. Najprawdopodobniej, pokazują karty, będzie do 2 razy sztuka. Za drugim razem pani zda praktyczny. I moim zdaniem będzie to we wrześniu. We wrześniu, no teraz, za pół roku. Czyli jak pani zda tą teorię, prawda, w ciągu miesiąca, no to potem pani rozpocznie jazdy, tak? No i pani wyjeździ te godziny. Tutaj karty mówią, że warto sobie coś dodatkowo jeszcze, bo tutaj karty mówią o takim dodatkowym przygotowaniu, więc może warto by było dokupić sobie tych jazd, tak? Zanim pani przystąpi do egzaminu praktycznego. Czyli nie wyjeździć, zdaje się, 30 godzin, kiedyś tak było, z tego co pamiętam, 30 godzin było jazd wymaganych. Dokupić sobie więcej i wtedy jest pani w stanie za drugim razem zdać, najprawdopodobniej we wrześniu. Także, no super, będzie pani jeździć.
Troszkę czasu jeszcze minie, no ale efekt ostatecznie zadowalający. Serdecznie pozdrawiam. Kto następny? Już czekam, już zapraszam, proszę Państwa. I po prostu czekam. Sebastian G. Chris, pozdrowienia z Ostrowca Świętokrzyskiego. Oglądam od początku, hehe. Nagrodę proszę o pozdrowienia na antenie. Pozdrawiam cieplutko. No pozdrawiam cię, Sebastian, i dzięki, że oglądasz od początku. Ja naprawdę podziwiam tych z Państwa, którzy macie cierpliwość, żeby oglądać mnie tyle godzin. No to jest hit. Ale dziękuję serdecznie Państwu. To jest naprawdę przemiłe. Przemiłe. I tyle powiem. Bo ja sobie zdaję sprawę, że czasem powtarzam tu pewne rzeczy, te numery telefonów. Tylko że musicie Państwo mieć też taką świadomość. Jeżeli jest program emitowany na żywo i jest to program interaktywny, zawsze formuła programu interaktywnego rządzi się swoimi prawami. I jakie to są prawa? Prawa takie są, że mamy widownię płynną, a zwłaszcza o tej porze. Ja tu mam dużo widzów, którzy dołączają co 5 minut do oglądania programu, drodzy Państwo. Taka jest tak zwana... To jest takie kółeczko, drodzy Państwo, można powiedzieć w programach interaktywnych, że co 5 minut delikatnie zmienia się widz. A co 5 minut mamy troszeczkę innych widzów przed telewizorem. Owszem, zostają widzowie stali, że nie, że co 5 minut przełączają, ale co 5 minut ktoś dołącza, ktoś przełącza, ktoś nagle trafi, ktoś się obudzi, ktoś tutaj, wiecie Państwo, przez przypadek puści na Polsat. I ja dlatego co pewien czas muszę powtarzać, o co chodzi w programie. Że są numery telefoniczne, że są karty przygotowane, że ja czekam, że pytam się, kto zatelefonuje. Żeby widz, który dołącza do oglądania programu, wiedział, co tutaj się odbywa. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego, że ja jestem w pracy. Jeżeli ja jestem w pracy, no to ja muszę spełniać oczekiwania pracodawcy mojego. A oczekiwaniem pracodawcy mojego jest to, żeby były te telefony do studia. No bo to jest program dla was. Tak? Na pewno do mnie jest warto zadzwonić, ponieważ ja staram się Państwu odpowiadać konkretnie, życiowo, no i tak na temat. Czy Państwo z tego korzystacie, to jest zawsze Wasza decyzja. No nie mam prawa nikogo zmusić do tego, ani powiedzieć dzwoń teraz, musisz już, bierz te karty na siłę i dzwoń. Wiadomo, że nie. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli jest ktoś zainteresowany, śmiało brać komórkę, dzwonić. Polecam. Gwiazdka 741174. Kto jest chętny? Czekamy. To jest też stały tekst. Czekamy. No jak mówię czekamy, znaczy, że wolna linia. Kto telefonuje? Kolejny mój stały tekst. Proszę być czujnym, słuchać w telefonie. A nie tylko tu, powtarzam. Szybciutko. Oj, to można by było nie jedną pracę naukową napisać o tych właśnie programach interaktywnych, powiem Państwu. No, nieistotne. Dobrze, kto telefonuje? Czekamy, czekamy. A weź tę komórkę, przedzwoń. No widzicie, jestem swojski chłopak. Nie ma tu żadnej nadętej atmosfery on-e. Chociaż i tak się staram. Kiedyś byłem bardziej taki niedbały w wymowie, a ostatnimi czasy staram się pilnować poprawności językowej. Chociaż nie zawsze mi wychodzi, bo ze Śląska jestem i czasem nieświadomie powiem coś, co jest nie do końca zrozumiałe w języku ogólnym, tak? Bo czasem mam naleciałości i też akcentowe. No ale no, staram się naprawdę z tym walczyć. Mimo że rozmawiam w gwarze na co dzień, czy to z moją mamą, czy z moją babcią, jak rozmawiam przez telefon, to godumy. Ale w telewizji nie wypada. Witam na antenie, Kriso, dzień dobry. No dzień dobry. Już do pana tu dzwonię czwarty raz dopiero. Ale się udało wreszcie. Jak ma pan na imię? Zadę chcę chyba przyłączyć tam i pan wie mu za pracę. Proszę pana, jak ma pan na imię? Chciałem zapytać 11 Zdzisław. 11.07.52. Tak. Dwa pytania można zadać? Można nawet trzy. No dobra, to niech pan mi powie na ryby, ile czy złapie coś dzisiaj rano. Dobra, czy złapie pan coś na rybach dzisiaj rano? Co jeszcze?
No i drugie pytanie, co mnie czeka w tym roku dobrego czy złego, no nie wiadomo jak to. Dobra, panie Ziśku, zobaczymy, co pana czeka i czy pan coś złapie na rybach. Na rybach. Można się rozłączyć, panie Ziśku, i słuchać mnie teraz na Polsacie. Dziękuję bardzo. Patrzymy. Pas Dzisiek, rybak, jedzie na ryby. Drodzy państwo, i fajnie, i fajne pytanie, takie zwykłe, a życiowe. I zobaczmy, czy pan Dzisiek coś dzisiaj złowi na tych rybach. No piątek jest, no to pasuje, drodzy państwo, na ryby, no i tą rybę na obiad, prawda? Jeszcze post. Już zobaczmy, czy pan Zdzisiek coś złapie dzisiaj na rybach. Już patrzymy. Proszę państwa, trzymamy kciuki, żeby się udało. Uwaga, patrzymy. Czy pan Zdzisiek coś dzisiaj złowi? Panie Zdziśku, będzie połów. Jak najbardziej. Karty pokazują, panie Zdziśku, że nawet pan takie fajne trzy rybki złapie. Trzy rybki pan złapie. Tylko trzeba troszkę czasu. To tak z półtorej godziny będzie pan musiał posiedzieć. Tak to karty pokazują, bo mam tutaj... tak to widzę, bo tu jest karta kochanków, to jest połowa, a jeszcze tu jest siła, to będzie ta godzina. Czyli półtorej godziny trzeba będzie czekać. Ale trzy ryby pan złapie. Fajne. Takie duże. Duże to będą ryby, bo jest siła. Siła to mówi o czymś dużym. Panie Zdziśku, złapie pan. Śmiało jechać na ryby. A teraz zobaczymy, tylko się poubierać, panie Zdziśku, bo to zimno. Jednak jest odczuwalna temperatura bardzo słaba. Drodzy państwo, bardzo niska. Niby pokazuje termometr 3 stopnie, a odczuwalna jest minus 2, podobno. A także ubrać się, panie Zdziśku. No ja nie wiem, czy nie będzie zamarznięte. Jak myślisz, Rafał, będzie... Nie? No to jak nie będzie zamarznięte, to panie Zdziśku, wędkę zarzucać i łowić. Patrzymy, co czeka. Ja nigdy na rybach nie byłem, wiecie państwo, ja się kompletnie nie znam na łowieniu ryb. Nie mam pojęcia, jak się ryby łowi. Dobra. Co jeszcze czeka tak ogólnie pana Zdziśka w tym roku? 2017, pan Zdzisław, 11 lipca 52. Co tu pana czeka, panie Zdziśku, w tym roku? Panie Zdziśku, zwrócić większą uwagę na pana zdrowie. Pan jest niedobry pacjent. Co to znaczy niedobry pacjent? To znaczy, że panu coś tam każe, prawda, lekarz, lekarka, do której pan najczęściej chodzi, a pan tego nie stosuje albo pan zapomina. Panie Zdziśku, to nie jest sztuka w tym, że pan bierze tabletkę tylko wtedy, kiedy panu się przypomni, ale pan musi być bardziej regularny, ponieważ jeżeli pan nie zadba o regularność, niestety jest zagrożenie, że mógłby być na jesień pobyt w szpitalu, panie Zdzisławie. Ale jeżeli pan będzie bardziej regularny w stosowaniu leków, te, które są zapisane na bieżąco dla pana, te związane z krążeniem, może pan tego uniknąć. Tylko że pan musi być bardziej regularny. Musi pan pamiętać o tym. Nie może pan po prostu tak sobie tego traktować, a nie boli, to nie biorę tabletek, tak? To, co jest zalecone, proszę brać. Następnie, panie Zdzisławie, karty pokazują, że kobieta z pana rodziny ma do pana pretensje, ma do pana żal, a pan myśli, że pan robi wszystko okej. Ta kobieta chciałaby, żeby pan się troszeczkę zmienił, żeby pan bardziej się wsłuchiwał w jej potrzeby, żeby pan trochę zmienił do niej podejście. Jest to kobieta młodsza od pana. Może chodzić o córkę. Niewykluczone. Proszę przemyśleć, jak wygląda ten kontakt, dlatego że ona ma do pana pretensje, ona ma do pana takie troszeczkę żale, a pan myśli, że jest wszystko w porządku. Panie Zdziśku, troszeczkę to bym przemyślał. To jest też rada od kart. Następnie, panie Zdzisławie, karty zaznaczają, że będzie pan miał fajny wyjazd. Fajnie pan sobie pojedzie, tylko to jest pod koniec roku, listopad, grudzień. Gdzieś pan pojedzie, panie Zdzisławie. Może to być związane z rodziną. Bardzo pan będzie zadowolony z tego wyjazdu. Generalnie ten rok jest dobry dla pana, ale proszę zwrócić uwagę na zdrowie i być regularny w stosowaniu leków. Żeby nie było żadnego tutaj niepotrzebnej takiej, wie pan, katastrofy troszeczkę. Pozdrawiam pana. Kto następny? I już zapraszam państwa. Kto teraz zatelefonuje do mnie? Śmiało dzwońcie. Proszę moich widzów, kto telefonuje? Gwiazdka 741174. I już czekamy. Kto teraz tutaj w studio zagości? Kogo tutaj wróżbą będę mógł zadowolić? Może panią? Zapraszam. Proszę państwa, 10 marca, no może jest jakiś pan chętny, no skoro dzisiaj ten Dzień Mężczyzny. Ja tak jak mówię, no owszem, no i...
Nie powiem, że ja się nie czuję na mężczyznę, no bo się czuję, oczywiście, że się czuję, natomiast no ja za tym świętem to ja go nie rozumiem. Czemu to jest ten Dzień Mężczyzny dzisiaj ustanowiony i jaka to jest przyczyna? Że ten Dzień Mężczyzny dzisiaj, 10 marca, tak to się komuś wymyśliło? No ale okej, no jak jest Dzień Mężczyzny, no to dzień święty trzeba święcić, słuchajcie. Dobra, kto dzwoni do studia? Może jakiś pan? Czekamy. Ten wykład o drzewach, astrologia a drzewa, słuchajcie, stary widzowie, zrobimy sobie to, ale nie dzisiaj. Bo już dzisiaj na pewno nie zdążę i ja będę to miał na uwadze. Włożę to do teczki, bo tu mam fajny artykuł. Przedstawię to Państwu, tę astrologię a drzewa. Jeszcze w marcu, na pewno. Bo tu mam dla każdego znaku zodiaku, wiecie Państwo, jakie drzewo. I to można sobie zrobić talizman wtedy na przykład. Wziąć liść tego drzewa, zasuszyć sobie, zrobić sobie talizman, czy tam... No możecie Państwo sobie posadzić w ogrodzie dane drzewo, jeżeli ktoś mieszka na wsi. To jest taki temat, troszkę można powiedzieć, no z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że nie każdy musi w to wierzyć, w to przypisanie drzew do znaków zodiaku, ale jest to ciekawe, myślę, żeby Państwa zainteresowało. Na pewno w marcu to omówię. Następne tajemnice losu będę miał z soboty na niedzielę. To raczej nie sądzę, żebym z soboty na niedzielę opowiadał ten temat, bo program weekendowy też się rządzi swoimi prawami. Nie mam targetu wtedy na takie te. Natomiast potem mam chyba ze środy na czwartek, to może wtedy ten temat zrobimy, dobra? Kto telefonuje? Jakie macie Państwo pytania? No nie słyszę. Kto dzwoni? Piątek jest, poranek jest, może ktoś już wstaje. Zapraszam na antenę. Do odważnych świat należy, słuchajcie. Nie, krępujcie się, bo naprawdę mało kto ogląda. To nie ma się co wstydzić tutaj zadzwonić. Sami swoi. Kto telefonuje? Pani Anna Maria Nowak, pozdrowienia z Poznania. Oglądam od początku. Zawsze oglądam Ciebie, Krzysztof Krystianic. Dziękuję serdecznie, Pani Aniu. My się kiedyś spotkaliśmy, Pani Aniu, u naszego znajomego Sylwestra Kordeckiego. Pamiętam, pozdrawiam serdecznie Panią, Pani Aniu. Dziękuję serdecznie. Na kursie takim się spotkaliśmy. Kto telefonuje? Proszę Państwa, no naprawdę, no nie może być tutaj przestoju, no jeszcze ten jeden telefon chociaż. Kto zadzwoni? Czekamy, czekamy. Teraz mamy numery. Ja bardzo chętnie otworzę karty i sprawdzę, co jest dla Ciebie. Chociaż zadzwoń, no bo to... Tylko trzeba raz zadzwonić, proszę Państwa. Kto by się chciał zdecydować? No, szybciutko, szybciutko. Czekamy, czekamy. A te cytaty dzisiaj, też w ogóle tych cytatów Państwu nie przeczytałem. Jakiś taki dzisiaj jestem... Ajej. Tu mam Agnieszki Osieckiej. W ogóle ostatnio też czytałem Państwu... tekst piosenki Byle nie o miłości, której właśnie autorką jest Agnieszka Osiecka. Przepiękna piosenka, też właśnie na tym moim fanpage'u Państwu umieściłem nie tak dawno. Natomiast tutaj Agnieszki Osieckiej taki inny cytat w internecie mi się rzucił w oczy. Czekam na telefon, jak ktoś zadzwoni, to odbiorę. Póki go kochałam, to tak cudownie poprawiał włosy. Nagle patrzę, Jezu, jak on głupio poprawia te włosy.
A jakie to jest prawdziwe, drodzy państwo, oczywiście to nie chodzi tylko o włosy, ale słuchajcie, póki go kochałam, to tak cudownie poprawiał włosy. Nagle patrzę, Jezu, jak on głupio poprawia te włosy. O co chodzi w tych słowach? No słuchajcie, no wiadomo, że jeżeli się kogoś kocha, no to się kogoś idealizuje. I bardzo często jest tak, że miłość tak nas ogłupi, tak nas oślepi, tak nas czasami wyprowadzi w jakieś tam maliny, że bardzo często my patrzymy na danego człowieka i widzimy święty łobrozek, gadając po śląsku. Wiecie państwo, że to taki ktoś niesamowity, aureola nad głową wręcz. Tak, że w takim początkowej fazie zakochania. Natomiast słuchajcie, bardzo często jest tak, proszę państwa, momencik. Czyżby? Dobra, zobaczcie na te moje superkarty. Dobra? Proszę państwa, mam tutaj teraz potrzebę pokazania wam tych superkart. Słyszymy się. Drodzy państwo, słyszymy się? Słyszymy się. Kochani, przez chwilę nie słyszałem nic, ale już słyszę wszystko. A dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że jeżeli program trwa tyle godzin, to nawet bateria już nie wytrzymuje. Także tak to jest. Dobra, drodzy państwo, w takim razie, tak jak mówię, miłość czasami nas oślepia i miłość powoduje, że człowiek staje się troszkę taki, wiecie państwo, otumaniony miłością. I na przykład, jeżeli kogoś kochamy, to nam się wydaje ten ktoś idealny. A potem, jeżeli jednak się odkochamy, czy jeżeli te motyle w brzuchu troszkę tak gubią skrzydła, tak to nazwijmy, mija ta pierwsza faza, to dostrzegamy wady tej osoby, dostrzegamy przywary tej osoby, dostrzegamy słabości tej osoby. I teraz, jeżeli to będzie prawdziwa miłość, no to zaakceptujemy te przywary, te słabości i te niedociągnięcia. A jeżeli to było tylko zauroczenie, no to właśnie zaczną nas te słabości denerwować. Tak jak w tym cytacie. No i wtedy bardzo często, wiecie państwo, pryska wszystko jak bańka mydlana. Ale takie jest życie i wiadomo, że nie zawsze każda relacja, czy nie każdy układ, w który człowiek wchodzi, od razu rokuje na znajomość, czy na po prostu, wiecie państwo, związek do grobowej deski, tak? Czasem trzeba przeżyć parę rozdziałów swojego życia, zanim człowiek tak naprawdę będzie wiedział, czego chce. No wszystko nas czegoś uczy i pamiętajcie, widzowie, że nawet jeżeli zdarzają nam się rzeczy, które bolą, które w danej chwili, w danym momencie, może na przykład ciebie teraz dobijają, może jesteś osobą, która nie ma tak za bardzo powodów do radości, może smutno ci z jakiegoś powodu. Drodzy państwo, musimy wiedzieć, że jednak życie polega też na kolekcjonowaniu doświadczeń. I to, że my doświadczamy tych gorszych momentów, to, że my doświadczamy tych słabszych chwil, jednak pozwala nam wyciągać wnioski na przyszłość. Jednak wiemy w przyszłości, czy warto było się przejmować czymś takim, czy nie. I wtedy, jeżeli pojawi się coś podobnego, może już nie będzie to dla nas takim problemem. Rozumiecie, o co chodzi? Że wszystko nas czegoś uczy, w każdym wieku. To nie jest tak, że tylko młodzi się uczą. Osoby mające nawet lat 60-70 dalej się uczą życia. Bo nie ma, drodzy państwo, na świecie takiego mędrca, który wiedziałby wszystko, który znałby każdą życiową okoliczność i który, wiecie państwo, na wszystko miałby aurea mediocritas, złoty środek. No, nie ma takiej możliwości. Każdy z nas uczy się przez cały czas. I to jest piękne w tym wszystkim. I czasami się uczymy na błędach, czasami uczymy się na porażkach, czasami uczymy się na tym, co jest smutne, na tym, co jest dobijające nas. Ale tak musi być i tak zawsze było.
Ja oczywiście Państwu życzę, żeby było jak najwięcej tych pozytywnych zdarzeń, jak najwięcej pozytywnych życiowych doznań, żebyście mogli z uśmiechem patrzeć w to, co będzie i z uśmiechem patrzeć w teraźniejszość przede wszystkim. Ale też należy pamiętać, że moment mocy jest teraz i radość należy czerpać z chwili, która trwa w tej chwili właśnie, w tym momencie. Ta chwila jest najważniejsza, bo ta chwila powoduje, że no właśnie... Czujemy to, co obecnie odbieramy, czyli pamiętajcie Państwo, nie należy się za bardzo skupiać na przyszłości, aż za mocno, ale na tym, co jest teraz, bo od tego, co jest teraz, zależy to, co będzie jutro. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiaj, widzimy się ponownie z soboty na niedzielę od około 2:15, a póki co trzymajcie się.